Witam, wracamy do UFO, kolejne starcie. No, znowu wracamy. Znowu. Drugi raz próbujemy to nagrać, tak szczerze mówiąc. A to musisz to komentować? Musisz, tak? To, no ja wiem, czy... Tak, moja wina, no. Kogo to obchodzi? Nie idzie, kogo obchodzi. Wszystkich dookoła to obchodzi. Znaczy, jak ktoś ogląda, to myślę, że jednak w jakiś tam sposób go to obchodzi. O! Wykryliśmy UFO, dowódco. Rozmiar mały, typ laboratorium. Oczywiście atakujemy jednostkę typu laboratorium. Patrzcie, tutaj jest. O. Dobrze, nasze myśliwce za chwilę zaatakują UFO. I teraz oglądamy. Oczywiście jest na zielono, żeby było coś widać, bo jest... Noc. Bo jest noc, tak. Klucz naszych myśliwców właśnie się rozproszył i atakuje UFO typu laboratorium wraz z obstawą. I o dziwo, pierwsze dwa UFO zostały zastrzelone. No nie wierzę. Ja też nie wierzę. Nasz klucz myśliwców typu F-22 Raptor zdołał ale wiesz, że ty teraz masz misję? Tak, zdołał to zestrzelić. Chodzisz do UFO? Zatrzymamy to. Zapisz się. Zapisz się koniecznie. No pewnie. Star, powiedzie ci coś śmiesznego? Dajesz. Nieumarły grabarz. Nieumarły grabarz, ciekawe. W okolicy rozbił się nieprzyjacielski obiekt latający. Wyeliminuj jednostki nieprzyjaciela w tym regionie i zabezpiecz obiekty do badań. W związku z tym ja się zapiszę. To będzie ciekawe. I moi państwo, w tej chwili zmieniamy priorytet. Ruszamy czym prędzej na miejsce katastrofy. No nie wierzę! Nasz oddział powrócił z misji w rejonie Brno i zadanie zostało wykonane pomyślnie. Oddziały Rady Ziemi jak raz nie zawaliły sprawy. Dobra, teraz trzeba zabezpieczyć to UFO. Nie tłumaczyłeś tego, a nie, tłumaczyłeś to w poprzednim odcinku, racja. Tak mi się wydaje, że to tłumaczyłem, jak to działa. Oddziały Rady Ziemi to... No trochę jak ta organizowana Dobra. Przez Macierewicza ochrona terytorialna. Gdzie się to UFO rozbiło i co masz zrobić? Właśnie tutaj się rozbiło. Takie spore całkiem, nie? No. Wygląda trochę jak... Trochę słabo. Jak UFO. Zobaczmy. Wyeliminuj co najmniej dwóch retikulan. O kurde. Retikulan. Retikulan. Retikulanie wiesz, to są ci obcy, nie? Ty wiesz, że musisz teraz uważać to bardzo. Oni mają tylko broń laserową. Nie mają co. Pistolety laserowe. Ej, ale mamy nowe technologie. Tak, to będą nowe technologie. Tylko trzeba więcej baz technologicznych, żeby móc to zbadać wszystko. Mhm. Myślę, że jak będziemy szli taką zwartą ławą, to bez problemu powinniśmy sobie poradzić z każdym ufokiem, który nam może wyskoczyć. Ale nieźle, już w trzecim odcinku retikulianie. Spodziewałem się, że uda się nam zestrzelić UFO co najmniej za dwa odcinki. Albo trzy. No... W sumie słaby ten nasz oddział. Obcy. Trzeba przyznać, że wygląda bardzo paskudnie, obrzydliwie i w ogóle zestrzelić mi to. Ona nie sięgnie, a jak jej zmienię tryb strzału, też nie sięgnie. Jest za autem. Sięgnie. Strzela się. Oho, i laserami strzela, nie? No te lasery nic rozwalić nie mi to! On ma zero. Padł. Rozwaliliśmy jest to. Jest żywy. Świetnie. Ale wiesz, problem polega na tym, że nawet jeżeli jest żywy, to szybko umrze. Wiesz no, o czym mówię, tak, prawda? Nasi naukowcy nie będą. Nasi naukowcy to idioci. Nie będą delikatni też. Wobec niego. Sekcja zwłok i te sprawy. No i gdzie są ci? Gdzie są ci obcy? Już się rozproszyli po mieście? No chyba jeszcze nie. Gdzieś tu myślę w pobliżu tego czegoś. Powinno jeszcze paru być. Ale zniszczenia niezłe. Nieźle grzmotną, tak konkretnie. A, jestem dumny po prostu z naszych sił powietrznych, jak nigdy. Wszyscy się tak trzymają razem, wszyscy się tak trzęsą, nie, że... Ojezu, retikulany. Tutaj nic nie ma. W sumie to trochę mogłem rozdzielić ten... Ale to jest beznadziejny pomysł rozdzielenie ich w takiej sytuacji.
To znaczy, teoretycznie ci retikula nie mają tylko pistolety laserowe. Teoretycznie mógłbyś też rzucić granat. Teoretycznie mógłbym już wygrać grę. W pierwszym ruchu. Nie jestem Chuck Norris. Nie gramy w szachy. No i dzieci obcy. Czuję się taki trochę wyalienowany. Teraz będą słabe suchary dotyczące obcych. Będą wszyscy biegać i latać i szukają tych ufoków. Oczywiście my nic do aliena nie mamy. Ja nic nie mam do retikula, no sam bym chętnie jednego zastrzelił. No dokładnie. Jakoś tak lipa trochę. Dobra, tutaj myślę, że oni będą mieli wystarczająco firepower, jak będą szli razem. Tutaj nic nie ma, wygląda. Dzieci retikulianie. Pochowali nie, retikulianie czy retikulanie? Retikulanie powinno się mówić. Retikulanie powinno się mówić. Boją się. Jesteśmy słabi z języka. Tam boją się. Ciekawe czego? Pistolecika. To chyba to, no Sharon powinno się schować. Nie no, wiesz, oni też mają pistolety, także szanse wyrównane. Gdzieś tu powinienem ich wreszcie znaleźć, bo to przecież... No chyba nie odeszliby od statku tak daleko. Może szukają jakiegoś telefonu, żeby, wiesz, zadzwonić na orbitę. Halo, wiecie co, tam tak trochę się rozbiliśmy. Czy może do nas podlecieć jakaś pomoc drogowa? Lotnicza prędzej. Pomoc lotnicza, no tak. Sekundę. Tutaj myślę, tą uliczką już szliśmy, bo tutaj gdzieś leży ten martwy. Spoko. Może znajdziemy przy tym martwym coś. Spokojnie, zaraz się znajdzie, musi się znaleźć. Jest napisane dwóch, to jest w mieście dwóch, z pewnością. Nie, co najmniej dwóch ma być, więc pewnie jest ze trzech czy czterech nawet, bo... Ale no, może się okazać, że jest po prostu tylko dwóch. Trochę lipa. Tu leży ten martwy, tak? Tak jakby. No. Tutaj zejdziemy, bo tu jeszcze nas nie było. No, ruszać się panowie. I pani. Co, może zrobili się niewidzialni, czy jak? Możliwe. Ach, te obce technologie. No. Ej, no bez przesady. No bez przesady. Nie no, słabo. Spoko, zaraz się znajdzie, no musi się znaleźć. A wydawałoby się, że taka prosta misja, zastrzel dwóch retikulan. No. Weź się najpierw znajdź. Może gdzieś tu na głównej będą. Wlazłbym do środka, tylko nie mam jak. No i gdzie to jest? Pójdziemy jeszcze raz tutaj. A ci niech pójdą główną. Ty pójdziesz górą, a ja doliną, nim się spotkam. Jest! Jest, no wreszcie. Rozstrzelać mi to gówno. Zaraz go rozstrzelamy. Prosto, prosto, facet, prosto. Zastrzel go. Zdecydowanie, Rusek. To zastrzel go. Retikulani nie są odporni na strzelby. Strasznie brzydka ta krew. Zobaczmy. Dwa razy retikulanin, dwa razy pistolet laserowy obcych i cztery razy bateria energetyczna obcych. Powiem tak, retikulani nie są odporni na śród. Tak, Brian ma awans. Myślę, że pójdziemy w... On miał być snajperem. Więc czyli zręczność. Inteligencja nie. Albo percepcja, nie jestem pewien. Nie, na razie zręczność. Niech wrócą. W rejonie Londyn jest dostępna nowa misja.
i w Brno. Czyli powoli rozwijamy się. Dowódcy, nasi inżynierowie zakończyli rozwój technologii, kampania dobrej woli. I tak się chyba będzie nazywał odcinek, co? Możliwe. Nasze wysiłki się opłaciły. Większość ważniejszych organizacji wstępnie zgodziła się na nasze przywództwo i w razie ataku możemy liczyć na pomoc przynajmniej niektórych z nich. Świetnie. Sprawdźmy. W tej chwili nie jesteśmy przygotowani do żadnego rozwoju dalej. Aczkolwiek myślę, że jak wrócimy już do bazy, helikopter wrócił z misji. Tak. Więc teraz powinny być... Mamy mnóstwo nowych badań możliwych i rozwoju również. Daj chyba obsługę broni laserowej. Jak najbardziej. Nasi żołnierze przynieśli coś, co wygląda na broń laserową. Jednak nigdy dotąd nie widzieliśmy lasera o takiej mocy. Chcielibyśmy więc go zbadać, aby dowiedzieć się, jak działa. Na pewno się przyda. Potrzebna nam broń laserowa obcych. No i jeszcze tutaj widzę, że naukowo można coś opracować. Broń obcych, coś takiego. No ale no to jest. Tam później. 6 dni. No i jesteśmy nieprzygotowani do rozwoju w kwestii baterii energetycznych, ale może będziemy mogli produkować własne. No, na pewno będziemy mogli, tylko że w tej chwili trwa sekcja plektona, więc nie będziemy tutaj nic więcej robić. Dostęp do UFO, sekcja retikula... Nie, czekaj. Teoria baterii energetycznych jest... Bronie obcych, wzmocniony pancerz, badanie obcych, budowa pancerzy obcych, teoria baterii energetycznych i ulepszone wykrycie UFO. Ja na początek zająłbym się budową pancerzy obcych. Nie, na razie sekcja plektona. No tak, niech dokończą chłopaki. Może tak, personel. Jak wygląda Malcolm? Malcolm zakończył szkolenie i wraca na stanowisko przywódcy drużyny. Myślę, że możemy go uzbroić teraz. Jako, że dobrze sobie radzi z karabinami, to dostanie do ręki Colta. Ale nie dwa, bo to nie jest ten Rambo. Ani Punisher, tylko... dobra, jeszcze tak. Granat, apteczka, pancerzyk może jakiś. Może to nie jest najlepsze. Przydałby się ulepszony jakiś, wiesz? Pancerz bojowy by się przydał. Wiem, żeby się przydał pancerz bojowy, ale jeszcze nie mamy. Zobaczmy, grenadier albo karabiny. Myślę, że wyślemy go na szkolenie. Najwyższa pora, bo już księżyc świeci. A reszta to sobie jakoś poradzi. No. I teraz tak, w związku z tym, że poszło nam bardzo dobrze i właśnie niechcący coś wcisnąłem. Zapisz. No dobrze, czyli wracając, badania trwają i przystosowujemy się do obsługi broni laserowych. Trwa sekcja plektona, a personel, oddział jest już, myślę, gotowy do akcji. No to rozpoczynamy akcję. Myślę, że w Szwajcarii zaczniemy przejmować kolejną bazę. Wszyscy są gotowi do akcji. Wymarsz. No cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie lepiej niż ostatnim razem, bo już próbowałem to nagrać któryś raz z rzędu i nie wyszło. Swoją drogą teraz już nie ma komentarza Star Lancera, między innymi dlatego, że jest w tej chwili niedysponowany. I teraz tak, trzeba by się dostać do bazy, omijając po drodze te bydlęta. Może jak Malcolm podejdzie odpowiednio szybko, odpowiednio blisko, bo on to jednak ma speeda teraz, to powinien dać radę zestrzelić plektona, zanim on zrobi nam krzywdę. Dawaj, zestrzel to. Malcolm. Zlitujże się. No cóż, jeden z naszych oberwał i to mocno. Na szczęście Malcolm przeszedł szkolenie sanitariusza i jest w stanie, jak mu jest zaratul chyba, wesprzeć tego Rosjanina. Dobra, stary, pokaż, co umiesz. Myślę, że jest w stanie go postawić na nogi chociaż trochę. Tak, bez większych problemów. Oczywiście to, że teraz ma pełne zdrowie, nie znaczy, że po akcji nie trafi do szpitala. To jest ten minus.
Teraz tak, wracamy do M4 i mam nadzieję, że już się obędzie bez większych komplikacji. Dwa stwory zabite i teraz trzeba się skierować do wnętrza, do wejścia do bazy i oczyścimy ją tak jak poprzednie. Mam nadzieję, że znajdzie się jakaś fajna broń. Może więcej P90. No ludzie, szybciej, szybciej. Ruchy, ruchy, ruchy. Myślę, że w miarę rozwoju to tak, zdobędziemy tą bazę. Tak, zdobędziemy. Zdobędę tą bazę i wtedy myślę, że pewnie jeszcze jedną albo dwie maksymalnie. W międzyczasie powinno się już zbadać takie technologie jak dostęp do UFO i powoli zaczniemy produkować już broń laserową. Martwi mnie tylko to, że żołnierze w dalszym ciągu są, że tak powiem, mało doświadczeni. To chyba byłoby dobre określenie. Plus... gdzie on jest? Aha, na szkoleniu. Brian jest na szkoleniu, a przecież on ma zostać snajperem naszej drużyny. Znowu naszej. To jest jakiś problem u mnie. Myślę, że się zapiszę w tej chwili. To jest jakiś problem u mnie, bo powinienem... Nie wiem, czy powinienem mówić, że znajdziemy, zrobimy, znasz się w liczbie mnogiej, czy może powinienem mówić w liczbie pojedynczej, bo w sumie no ja gram, a wy patrzycie, tak? Ja też tu jestem! A, no tak, i jeszcze Natalia tu, Dewe tu jest, także... No dobra, panowie. Spaliłeś, teraz wszyscy wiedzą, jak mam na imię, o nie! Jakoś, jak było w komentarzach, to ludzie też wiedzieli, nie wiadomo skąd, jak ja mam na imię, więc co za problem. Wow, czary. Czary i magia to będzie, jak już zajmę tą bazę. Zobaczmy. Jakoś tak pusto. Otwórz te drzwi, Malcolm. Widzę Londyn, widzę Paryż. Widzę larwiaka. A, i jeszcze z kałasznikowem, też larwiak. O nie. Myślę, że... Pokaż chłopie, w co ty za głupoty grasz. Myślę, że trzeba się schować, bo nas zaraz rozstrzelają. No widzisz, strzelają do mnie. Znaczy bardziej do moich ludzi, ale... Mimo wszystko... Zobaczmy. Tutaj myślę, że jak się skryjemy za rogiem, to... będzie większa szansa. Co oni tak wolno chodzą? Bo powolni są, nie mają wyrobionego doświadczenia w bieganiu. Nie podoba mi się ta gra. Cholera. Dostał. Miejmy nadzieję, że uda mi się to wyjść z tej sytuacji dobrze, bo jednak trochę tam jest tych obcych, tych transgrantów. No i dysponują ostrą bronią. A ten kretyn oczywiście w dalszym ciągu nie ma zasięgu strzału. I dostał jeszcze raz. Malcolm, podejdź bliżej, proszę. O cholera. Facet, wyciągnę granat. I teraz tak, jeżeli dorzuci tam, gdzie powinien, to... Tak! Jest elegancko. Jak raz granat się przydał. No Malcolm, pokaż co umiesz. Pięknie. Wyeliminuj co najmniej 7 transgenantów. No trochę tego jest. Teraz tak. Zeratulowi... Nie, Zinatul. Zinatul, Zeratul. Muszę mu zmienić ten. Muszę mu zmienić imię.
Dobra, i jeszcze teraz tak, tutaj się wyleczymy. Będzie apteczka w robocie. No jak to co? Jeszcze no, trochę czasu. Tutaj się. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, i apteczka się skończyła, no to już. Jak to się robiło? Dobra, zobaczmy. Steve i Malcolm. Ruszcie się panowie, bo trzeba oczyścić ten hangar. Zobaczymy, czy tu jeszcze coś jest. To są pomieszczenia personalne. A tutaj korytarze. Dobra, panowie. Powolutku, pomalutku trzeba zbadać ten kompleks. To może chwilę jeszcze potrwać. Dobra, teraz tutaj. Malcolm. Otwórz drzwi. Landrynka Barus mnie zaprosiła. I następne. Steve obsłania plecy, więc na pewno nic złego nie może się Malcolmowi stać. Przynajmniej od tyłu. Idziemy? Tu otworzę drzwi i wychodzimy na korytarz. Steve zaraz do niego dołączy. Tutaj mamy trzech zabitych, tu mamy dwóch zabitych. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś... A, tu jest jeszcze jeden hangar, taki większy. To myślę, że w tamtą stronę trzeba by było się skierować. Ale Malcolm ma teraz ruchy po tych szkoleniach. Prędkość. No proszę. O, i jeszcze z karabinem. Strzelaj. Na szczęście Malcolm jest trochę lepiej uzbrojony i wyszkolony niż jakiś tam larwiak, który dorwał się do karabinu automatycznego. Właśnie dlatego, w sumie tylko dlatego to przeżył. Czyli tak, tu jest jeden transgenant martwy, tu jest dwóch, a tu jest trzech, więc został jeden. I baza będzie już zabezpieczona. Ojejku. Strzelajcie. No, wspaniale. Cel zlikwidowany. Koniec. Zobaczmy. Zabitych. Dwa łopoty, plekton, sześć larwiaków. Dostaliśmy trzy razy FN fal i amunicję. Kałasznikow i Coltem 4. Zabitych wrogów. Dwoje ludzi odesłanych do szpitala. Niedobrze. Ale za to cztery awanse. Zobaczmy. Malcolm otrzymuje awans. Myślę, że mógłbym poprawić percepcję. Tak, to wtedy będzie mógł. Co będzie mógł? Trochę uniki mu się poprawią. Obserwacje i ukrywanie mu się poprawi. Dobra. Dalej tutaj inteligencja. Percepcja, bo to on przecież ma być snajperem. Zinatul Lugin. Ze zręcznością jest słabo i to będzie dobre. Broń ręczna, będzie mógł wziąć jakiś PM czy coś w tym stylu. Tutaj siła... nie. Siła woli może, bo jest fatalnie. Tak, teraz będzie mogła wreszcie karabin. Chociaż nie, tutaj chyba lepiej, lepiej zwinność, dobra. Gotowe. Zajęliśmy kolejną bazę. I mamy kolejne... A, i helikopter wrócił z misji. Dobra, robota, bo się terytorium powiększa. Dobrze, helikopter wrócił z misji. Mamy dwoje ludzi do hospitalizacji, a Brian zakończy szkolenie w ciągu jednego dnia i 7 godzin i chyba na ten czas misje będą musiały zostać zawieszone. No, pistolet laserowy obcych, FN Tactica, to jest coś nowego, tego nie było. Trochę zwiększyła się liczba tej broni ręcznej, dalej karabiny. No, FN Fal to jest tylko ten zdobyczny.
Broni ciężkiej więcej nie ma. O, granaty zapalające. I tak, mamy jeden pancerz bojowy. I jeden hełm bojowy. Pancerz bojowy oczywiście o wiele lepszy niż ten lekki pancerz, tylko odpowiednio cięższy, dwukrotnie w zasadzie. Teraz, czy to powinna pozostać baza wojskowa? Myślę, że mogę to zmienić w bazę naukową. I teraz helikopter wrócił z misji. O, wykryliśmy laboratorium, UFO. Dobrze, oczywiście atakujemy. I zobaczymy, czy nasze myśliwce dadzą sobie radę z tą wrogą jednostką. Lubię te przerywniki filmowe. Jeden UFO ściągnięty. Niestety straciliśmy czoło eskadry. No już prawie. Tak, ostatecznie piloci Ziemi ponownie odnieśli zwycięstwo, mimo iż utraciliśmy dwie maszyny. W regionie Kijów jest dostępna nowa misja. To jest właśnie ten wrogi obiekt latający. Zobaczmy, jak tam badania. 50% jest w trakcie, tutaj 12%. Personel. Zanim on skończy szkolenie, to jeszcze 14 godzin. Myślę, że dlatego trzeba będzie wstrzymać w dalszym ciągu misję. Ale to już później. Teraz dziękuję wszystkim. Do widzenia.